Turniej rozpoczynamy za 35 dni, a Puchar UEFA jest już. Za chwilę oficjalnie zostanie powitany przez prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza. Są z nami maskotki. Sławko i Sławek. Nie słyszę was, Wrocław. Zróbcie miejsce. Za chwilę konwój z pucharem. Marzenie każdego reprezentanta w piłce nożnej wjedzie tu na wrocławski rynek. Już jest. Powitajcie go brawami. Kilogramów srebra, 60 centymetrów wysokości. Marzenie każdego reprezentanta. Powód do dumy każdego kibica. Od dziś do niedzieli będzie we wrocławskim rynku. Od jutra od 10 każdy z was może zrobić sobie z nim zdjęcie. Puchar UEFA czeka na to. Do wygrania mecze będą na wrocławskim stadionie. Dla was bilety. Oto jest Puchar UEFA we Wrocławiu. Ja dokonam symbolicznego przekazania i puchar zajmie swoje miejsce w tej specjalnej konstrukcji na specjalnym postumencie. Tak to będzie wyglądać. No to obserwujemy, proszę państwa, strażnicy miejsce specjalnym kluczem w rękawiczkach zdejmą specjalną osłonę pucharu UEFA, który po raz pierwszy jest we Wrocławiu na 35 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. Puchar waży 8 kg, to czyste srebro, ma 60 cm wysokości. Teraz następuje oficjalne przekazanie Pucharu UEFA Wrocławiowi. Gorące brawa! To jest ten moment. Zapraszam pana dyrektora, pana prezydenta, abyście umocowali puchar na specjalnym postumencie, a was, wrocławianie, proszę o brawa. Maskotki zapraszam na górę. Puchar staje na swoim miejscu i będzie tak stał do niedzieli. Każdy z was będzie miał możliwość, szansę, okoliczność, pewność, że może zrobić sobie z nim zdjęcie. W tej chwili oficjalnie puchar należy do Wrocławia.